Cześć, to Ernest. W tym filmiku powiem wam, co może oznaczać całe wydarzenie związane z rakietą oraz przekażę spekulacje na temat sezonu 5 i najbliższych wydarzeń. Zanim zaczniemy, jak co kamień milowy na moim kanale, organizuję giveaway. Tym razem z okazji 40 tysięcy subów. Więcej szczegółów poznacie w opisie. Jak już na pewno wiecie, wczoraj Epic w spektakularny sposób zrekompensowało nam brak placu zabaw, aktywując wyczekiwany przez graczy start rakiety. I nie ukrywajmy, to nie było byle co. Naturalnie, narodziło się wiele ciarek na plecach. Patrzcie na to! Co jest? Ale co w tym filmiku najważniejsze? Teorii, spekulacji oraz zmian na mapie. Całe przedstawienie zaczęło się od alarmu grającego raz na jakiś czas. Potem, tuż przed startem rakiety, stworzyła się na niej tafla lodu, a potem bez wahania rakieta wzniosła się zanim przyspieszyła, odrzucając jeden z silników na akry anarchii. Teraz działo się najciekawsze. Po wzlocie rakiety w górę usłyszeliśmy słowa, jednak możemy z nich zrozumieć tylko set coordinates. Jako iż ten męski głos zdaje się mówić w innym języku. Potem użyliśmy jak z pełną mocą, rakieta daje nura na wykrzywione wieże, aby wtedy dosłownie rozbić czasoprzestrzenniczym szkło. Następnie to samo stało się nad mokrymi moczarami, lepkim laskiem i na koniec, już ostatnie przebicie nastąpiło nad słonymi strzechami. Co ciekawe jednak, pozostawiło ono po sobie pęknięcie w świecie Fortnite Battle Royale, a rakieta już nie wróciła. Jeśli teraz wejdziemy do gry, to na niebie nadal świeci ta anomalia. Co ciekawe jednak, w samotnym schronisku na tablicy witającej nas w tej miejscówce pojawiło się dziwne migotanie. Tylko co to może oznaczać? Wielu graczy pomyślało, że jest to pierwszy z wielu efektów ubocznych podróży rakiety, albo nawet błędu czy niepowodzenia tego procesu. Teraz chciałbym wspomnieć o ciekawym odkryciu jednego z redditowców, o którym usłyszałem na filmiku na kanale Happy Power. Mający rolę dyrektora kreatywnego w Epic Games, Donald Mustard, który pracuje nad m.in. właśnie Fortnite, przed startem rakiety dodał post na swoim Twitterze, pisząc "Be excellent to each other", co jest cytatem wziętym z filmu Bill and Ted's Excellent Adventure. Po polsku wspaniała przygoda Billa i Teda, w którym to w skrócie tytułowi bohaterzy posługują się machiną czasu do poznawania przeszłości, jak i przyszłości świata. A w samym filmie, chwilę po wymówieniu wcześniej wspomnianych słów, wracają do swojej kabiny, aby cofnąć się w czasie z powrotem do domu. I tu pojawia się pytanie, dlaczego tak ważna osoba w tworzeniu Fortnite wstawiałaby taki post przed startem rakiety, która dosłownie rozerwała świat gry i pozostawiła zakrzywienie czasoprzestrzeni. To co teraz wam przedstawiłem, to część ze składników, które po zmieszaniu tworzą nam spekulacje na temat przyszłości mapy, jak i sezonu 5. Jak już wspomniałem o tym w poprzednim filmiku, po ostatniej aktualizacji kilku wydobywcom danych w plika gry udało się znaleźć różne elementy wystroju, jak nawet same nazwy wskazują, Dzikiego Zachodu, czyli okresu XIX i pierwszej dekady XX wieku. Myślę, że w nadchodzących aktualizacjach ujrzymy kolejne anomalie na mapie, jeśli nie nowe miejsca, spowodowane naruszeniem czasu przestrzeni. A pierwszym miejscem dotkniętym przez cokolwiek niezwykłego będzie właśnie samotne schronisko. Może jest to nawet częścią planu przybysza, który celowo zostawił dziurę w oddzielnych wymiarach, aby połączyć ten jaki znamy teraz z innym, albo dosłownie wpuścić zmiany, dzięki czemu motywem sezonu 5 byłaby podróż w czasie. Możliwie skocząca nie tylko po przeszłości, a także przyszłości. Pamiętam, że zanim został usunięty, pojawił się kiedyś pewien post na Reddicie, zdradzający, że następny sezon będzie skupiony na starożytności. A podobno został wstawiony przez tą samą osobę, która zapowiedziała, że w sezonie 4 to stęchły skład zostanie zniszczony. Teraz pozostało tylko czekać, ale jedno jest pewne, Epic nas zaskoczy. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Jest jednak jeszcze jedna teoria, a mianowicie całe to wydarzenie miało na celu pobić rekord ilości graczy online w jednym momencie.